Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. The Wiele razy w swoim życiu czułam się jak ta mysz. Myślałam, że nie dam już rady, że tym razem już tego nie wytrzymam. I kiedy mi było bardzo źle, to wracał do mnie tak w głowie refren piosenki z dzieciństwa. Kochać to znaczy powstawać. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę powiedzieć, żebym miała jakoś szczególnie szczęśliwe dzieciństwo. Nie bardzo czułam się kochana przez rodziców. Więc taka prawda, która została we mnie z tego czasu, to bardziej żyć, to znaczy powstawać. I powiem wam jedno, że z każdego upadku powstawałam silniejsza. I odkryłam, że jest coś, co działa tak jak ser na tą mysz. Coś, co daje mi energii, coś, co daje mi siły i chęci do życia. I chciałabym właśnie dzisiaj o tym wam opowiedzieć. A wiecie w ogóle, skąd się wzięły dziury w serze? Do niedawna nawet badacze nie wiedzieli, ale szwajcarscy specjaliści się wzięli serio za rozwiązanie problemu, ponieważ dziury w serze zaczęły zanikać ostatnio. I odkryli, że te dziury w serze biorą się z mikrodrobinek zanieczyszczeń. Czyli konkretnie jak się doi krowę, to cząsteczki siana wlatują do mleka i stąd się biorą dziury w serze. Ale wiem, że na pewno wiecie, skąd biorą się perły. Drobinka piasku dostaje się do skorupy małża i małż, a to boli, uwiera, chce się tego pozbyć, otacza otoczką, żeby nie bolało. I z tego rodzi się perła. Perła rodzi się z bólu. A to zdjęcie. Wiecie, co tam jest? To jest poczekalnia i czytelnia pewnego statku pasażerskiego. On wyjechał 10 kwietnia, wypłynął raczej, 10 kwietnia 1912 roku. Równo w południe zawyły syreny i z Anglii do Nowego Jorku wyruszył statek pasażerski. Ale niestety po 4 dniach rejsu stanęła na jego drodze poważna przeszkoda. Tuż przed północą statek zderzył się z górą lodową i 3 godziny później zatonął. Pochłaniając, morze pochłonęło mniej więcej 3/4 pasażerów. Czym byłby Titanic dzisiaj bez tej góry lodowej? Prawdopodobnie bezimiennym statkiem, którego imienia nie pamiętalibyśmy tak samo, jak nie pamiętamy
imienia dwóch innych statków, które w tym czasie pływały, Olympic i Gigantic. To dzięki Górze Lodowej, przy całym szacunku dla ofiar tej katastrofy, pamiętamy o Titaniku. Pamiętamy o Titaniku. I na pewno nie powstałby film Kameruna, który zdobył 11 statuetek, najwięcej statuetek w historii Oscarów, w historii Hollywood. Potem przyszły jeszcze kolejne za Władcę Pierścieni, ale wtedy to był pierwszy, który tyle zdobył. I co to ma wspólnego? Perła, ser i Titanic. I co to ma wspólnego z opowieścią? Opowieści rodzą się z bólu, z cierpienia, z przeszkód, z brudu. Z problemów, które bohater napotyka na swojej drodze, w drodze do celu. To był 23 lutego 2009 rok. I ja wtedy byłam, pamiętam, bardzo zmęczona. Kończyłam zdjęcia do filmu dla magazynu Ekspresu Reporterów i tak bardzo chciałam odpocząć. I wsiadłam do samochodu. Mój syn pojechał na obóz szermierczy, pierwszy obóz w życiu, więc ja, mama kwoka, pojechałam za nim, tylko on o tym nie wiedział. I byłam już pod samym Koszalinem, kiedy moje koła samochodu zahaczyło taki murek z boku. I poleciałam prosto naprzeciw na czołowe zderzenie z samochodem z naprzeciwka. I potem mnie jeszcze odbiło na skarpy w lesie i tak naprawdę miałam dwa w jednym. I pomyślałam sobie, że ja po prostu tego nie przeżyję. Ale jakoś przeżyłam. Wyszłam z samochodu jakimś cudem. Pamiętam ten taki trzask, ten smród. To do dzisiaj jak coś trzaśnie koło mnie, to się wzdrygam. Wyszłam z samochodu, popatrzyłam, tam był śnieg dookoła i mówię, ja już nie mam siły, ja zaraz zemdleję, ale przecież ja tutaj nie usiądę, bo przecież tu jest śnieg, ja się przeziębię. Pomogli mi ludzie z tego samochodu z naprzeciwka, położyli na chwilę i przyjechała karetka. Karetka mnie wzięła do szpitala i pierwsze, co usłyszałam, kiedy tam wjeżdżałam na izbę przyjęć, taka pani się pochyliła nade mną i tak spojrzała na mnie i mówi: o mój Boże, i co my z tym zrobimy? Więc ja po prostu pomyślałam, że jestem już, nie wiem, w kawałkach, już mnie nie ma, a ona mówiła o mojej czerwonej walizce, którą dobrzy ludzie pozbierali gdzieś tam z lasu i którą przywieźli razem ze mną. W szpitalu dowiedziałam się też, że mam połamaną wielokrotnie miednicę. I przez najbliższe kilka miesięcy będę w łóżku, unieruchomiona, potem na wózku, potem o kulach. I świat mi się załamał. Byłam w trakcie filmu, jestem reżyserem. Nie mogę dokończyć filmu. Mam dziecko 8-letnie, które sama wychowuję. Mam mamę, która ma kilka raków i kilka przerzutów, którą ja się opiekowałam. Mieszkam na 4. piętrze bez windy. Jak ja sobie poradzę? I to był taki moment, pamiętam, już byłam w szpitalu w Poznaniu. Na morfince całkiem nieźle mi się funkcjonowało na początku. A potem już bez morfiny o 3 nad ranem, następnego dnia, kiedy mnie przywieźli, obudziłam się z wielkim bólem i pomyślałam sobie, co teraz? Świat mi się zawalił, ale czy jest jeszcze coś, co ja teraz mogę zrobić? I wtedy doszło do mnie, że ja mam wybór. Że jeżeli jest coś, co mi się przydarza, no to tego już nie zmienię. Ale mogę zmienić nastawienie do tego, co mi się przydarzyło. Mogę wybrać, czy przejdę na jasną, czy na ciemną stronę mocy. I to jest naprawdę
decyzja. To trwa czasami 30 sekund, może czasami minutę, ale to jest nasza świadoma decyzja. Nie była łatwa, bo naprawdę miałam powody, żeby się poużalać nad sobą, ale wybrałam jednak tą jasną stronę. Pomyślałam sobie, no jeżeli to już się stało, to co ja teraz mogę zrobić? Tak narzekałam na brak czasu, tak narzekałam na zmęczenie. No to sobie odpocznę. Zrobię doktorat, będę miała czas wreszcie, napiszę książkę. I ta myśl została we mnie, że tak naprawdę to ode mnie zależy, jaką opowieść sobie opowiem o tym, co mi się przydarza. I że moje życie zależy tylko ode mnie. I zależy tylko ode mnie, czy z niego zrobię dobrą, czy kiepską fabułę. I ja jestem reżyserem i wykładowcą, więc pomyślałam sobie, że można też popatrzeć na nasze życie tak jak na opowieść. Jak zrozumiesz, jak działają opowieści, to możesz też zrozumieć, jak działa nasze życie. I może będzie czas na generalne porządki i remament. Możesz dopisać do tego życia kolejne wątki. Możesz przestać się obsadzać w roli czarnego charakteru i możesz dopisać szczęśliwsze zakończenie. I zakończenie mojej historii, historii tej decyzji, którą podjęłam o 3 nad ranem, jest takie, że przekonałam się, ilu mam wspaniałych przyjaciół, no bo w biedzie o tym się przekonasz. Napisałam doktorat w rok, napisałam podręcznik i przede wszystkim Alicja, ta, o której robiłam film, znalazła kochających rodziców, rodzinę adopcyjną, a mój film, który dokończyłam po roku, dostał 1 nagrodę na festiwalu. Także życie zatoczyło dobry krąg, a przede wszystkim podjęłam decyzję, że po 14 latach pracy w Telewizji Polskiej odchodzę i że zakładam fabrykę opowieści. I dzisiaj uczę przedsiębiorców i ekspertów z całego świata, z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, tego, jak opowiadać o swoich firmach, o swoim życiu, ale w taki sposób, żeby każdy was chciał słuchać, nawet jeżeli będziecie mówić szeptem. I przewijając 5 lat do przodu, muszę wam powiedzieć, że w styczniu tego roku po raz pierwszy głosiłam konferencję storytellingową dla ekspertów z całego świata, dla przedsiębiorców w Arizonie. I opowiadałam im, jak może się przełożyć sztuka opowiadania, tą, którą stosujemy od 100 lat, na ich firmy, na to, żeby się rozwijały lepiej, żeby więcej pieniędzy zarabiali. I jak weszłam na salę, tak jak tutaj teraz, to na sali zobaczyłam więcej milionerów niż w ogóle w życiu swoim widziałam. I drżał mi głos. Pamiętam, że robiłam wszystko, żeby się opanować, bo to jeszcze po angielsku, dodatkowa trudność, dodatkowe wyzwanie. A kiedy skończyłam, to usłyszałam chyba największy komplement, jaki słyszałam do tej pory w tym moim nowym życiu. Podeszła do mnie dziewczyna i mówi, wiesz co, Monika, my tutaj mamy w Stanach takich speców od storytellingu na pęczki. Ja sama słyszałam z 10, ale nigdy jeszcze nie słyszałam kogoś, kto w taki precyzyjny sposób opowie o metodologii, jak zrobić opowieść i tak ciekawie opowiada. I pomyśleć, że gdyby nie tamta moja decyzja wcześniej, o tej 3 w nocy, to nigdy by do tego nie doszło. Bo ja wierzę, że można dopisać do naszej historii nowe zakończenie. Nie zawsze zdążymy, więc trzeba się spieszyć, póki jeszcze mamy czas. Jakby tak w skrócie przedstawić równaniem moje życie, to tutaj widać, i widać również prawdopodobnie to, że miałam poprawkę z matematyki. 22 lata mojej pracy to 100 filmów dokumentalnych i reportaży i 1001 zebranych opowieści
i 11 nagród. I kiedy dostawałam te nagrody i potem jako juror przydzielałam nagrody innym i kiedy uczyłam studentów, to cały czas się zastanawiałam, czy jest taki magiczny sposób na opowieść, że jak weźmiesz kilka składników, zamieszasz dobrze, dodasz przypraw, to będzie cudowna, dobra, porywająca opowieść. A porywająca opowieść to jaka? No taka, której się chce słuchać, wiedzieć, co będzie dalej i która nas nie znudzi. I wymyśliłam przepis. Najpierw był w 9 krokach, a potem jeszcze starałam się to skondensować i teraz pokażę wam, to jest najnowsza rzecz, dosłownie parę dni temu, przepis na opowieść. W 4 krokach. Sykomor. Sytuacja, komplikacje, moment przełomu i rozwiązanie. Sykomor, drzewo, na które wspiął się Zacheusz, żeby Pan Jezus go zobaczył. I tak jest z opowieścią, że opowieści używamy po to, żebyśmy zostali zauważeni, wysłuchani i zapamiętali. I nie będę wam mówiła o wszystkim dzisiaj tutaj, ale chciałam się skoncentrować na tym najważniejszym. Czyli komplikacje. To jest ta przyprawa, która sprawia, że chcemy słuchać dalej. To jest to ziarnko w skorupce małża i góra lodowa z Tytanika. To jest ten antagonista, który się pojawia na naszej drodze i ten antagonista to nie znaczy zły, to nie znaczy wróg, to znaczy przeciwnik. To znaczy ktoś, kto staje na naszej drodze, ale też coś, co staje na naszej drodze. To może być los, natura, powódź, ale to może być też moja słabość, moje ograniczenia, uzależnienia. I chciałam, żebyście zapamiętali jedną rzecz, bo tego ludzie, którzy zaczynają opowieści, nie wiedzą, że mocny antagonista wzmacnia bohatera. Pomyślcie tylko, jak siatkarze, to macie pierwszą ligę siatki, jeżeli siatkarze pierwszej ligi graliby z przeciwnikiem z drugiej, z trzeciej ligi i wygrali mecz, to co to za wygrana? Muszą mieć dobrego przeciwnika, mocnego przeciwnika i wtedy ta wygrana się liczy. I tak jest też w opowieściach, ale także, tak jest też w życiu i w biznesie. Naszą wartość określają przeszkody, ale przede wszystkim nie tyle przeszkody, tylko sposób, w jaki z nich wychodzimy. Może się cofnę tutaj. Wiecie co, ja normalnie mówię przez godzinę, to jest moje minimum. 2 dni to jest takie najlepsze. A tutaj 18 minut, już mówię drugi raz na tydzień i zawsze jest ten killer. To może tylko tyle. Dobra, jaki jest sport ulubiony Polaków? No, to wszystko wiecie dokładnie. To właśnie tak jest z tym narzekaniem, że wszyscy narzekamy i wszyscy narzekamy na te przeszkody, które się pojawiają na naszej drodze. I mówimy sobie, że nie można, niczego nie można, nic nie jest możliwe. To ja chcę wam tylko powiedzieć, że jak zobaczycie teraz te 3 slajdy, czy można przestać być ofermą? Czy można zarobić na kawalerkę w rok bez kredytu? I czy można napisać i wydać książkę w 40 dni? To wszyscy by powiedzieli, przynajmniej z mojego otoczenia, nie wiem jak w Ostrołęce, bo mi się wydaje, że tu jest trochę inaczej, że nie można, że to jest niemożliwe. Ja wam powiem, że moje życie pokazuje, że można. Napisałam i wydałam książkę w 40 dni. Spełnij marzenie, marzenie spełni ciebie. 12 lekcji życia od Wielkiego Kanionu. Z ofermy, słonia, grubaski, którą mnie nazywali w szkole. Pojechałam 4000 kilometrów na rowerze i na dodatek tylko z $10 w kieszeni. I zarobiłam na kawalerkę w rok, pracując po 16 godzin jako sprzątaczka, kelnerka w Paryżu. I mam i do dzisiaj tą kawalerkę. Nią się cieszę.
I teraz można powiedzieć, że no nie wiem, no jestem jakaś tam, udaje mi się, mam szczęście, może jestem wyjątkowa. Jestem wyjątkowa, bo myślę, że wyjątkowo w życiu się nacierpiałam. Ale też mam swój patent i ten patent odkryłam, kiedy miałam roczek. I uczyłam się chodzić. I ten patent wygląda mniej więcej tak. Żeby nie upaść, to trzeba się czegoś trzymać. Jak byłam mała, to się trzymałam swoich uszu. A tak naprawdę trzeba się trzymać może swojego celu, może świadomości, po co w ogóle żyjesz, może Boga. Mam też kilka innych patentów, ale to już kiedy indziej. I chciałabym wam powiedzieć, że każdego dnia masz nową szansę, żeby stać się lepszą wersją siebie. I że każdy człowiek ma dobre strony. Wystarczy przekartkować te złe. I że możesz być najlepszą fabułą, na jaką cię stać. I bądź najlepszą fabułą, na jaką cię stać, bo zasługujesz na to. Jeżeli chciałbyś wiedzieć coś więcej i chciałbyś dostać prezent, który pozwoli ci porozumiewać się, tworzyć opowieści w taki sposób, żeby lepiej się komunikować, lepsze dialogi były w tej waszej opowieści, to tutaj na stronie znajdziesz 9 nawyków skutecznej komunikacji i wszelkie narzędzia, o których nie zdążyłam teraz powiedzieć, storytellingowe, za darmo dostajecie, żeby tworzyć lepszą opowieść z waszego życia. Dziękuję bardzo.